Cześć, witajcie po raz kolejny w meczach online 1 na 1. Dzisiaj z nami nie twoja sprawa, Bambo. Witam. I rozegramy mecz Tottenham kontra Milan, tak więc może przejdźmy już do gry. Dobra, to ja biały mi zagram. Przy okazji oczywiście zapraszam was do obejrzenia naszego drugiego meczu, który pojawi się na kanale Nie Twoja Sprawa, Bambo. I co, mam nadzieję, że uda mi się powtórzyć ten wynik, który był ostatnio. Ty pewnie masz odwrotny. No mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy. W ogóle nie wiem. Nie spodziewałem się, że będziesz łatwym rywalem, także... No, wtedy miałem trochę szczęścia, być może dlatego tak się też stało. W ogóle ten obrońca u mnie, który ma 70, tylko 3 poziomy, jest całkiem niezły mimo wszystko, więc na pewno go zostawię. I Ambrosini, którego za bardzo nie trawię. Zejdzie. Okej, okay, ja już gotowy. Masz 20 sekund. Ile jest? 20 sekund, dobra, to zdążę. Gramy u ciebie, więc... No, może kibice ci pomogą w jakiś sposób. No, mam nadzieję, może sędzia też pomoże. 5 sekund. Dobra. Kurde. Oj, nie, koniec. Dobra, jest, zdążyłeś? No to dobrze, okej. Okay. Zdążyłem. To jest trochę niefajne, że jak nie zdążysz, to ci wszystkie zmiany anuluję, które zrobiłeś. No ale... Najlepiej właśnie jest tak zrobić, żeby na boisko wprowadzić wszystkich, co chcesz, mm-hmm. i dopiero w trakcie meczu, nie, sobie poustawiać ich na początku, robisz sobie pauzę i tam już sobie ustawienie pozmienia. Aha, no też faktycznie, jakieś rozwiązanie. Dobra, żeby nie upsnie atak drugim skrzydłem. Muszę taktykę zmienić szybko. No dobra, będzie atak drugi skrzydłem chyba, na to wygląda. O nie, okej, okay, udało mi się zmienić na Milan domyślnie z powrotem. To ja sobie zmienię, kurde. Oj, o, może był atak ostatni. Dobrze, że się ten... że się przynajmniej te taktyki nie kasują, nie? Mhm, tak, tak. Bo to też czasami ustawianie tego... Tylko mi się wydaje, że mogliby też tak zrobić, żeby można było sobie nazwać po swojemu, nie? Tak, tak, bo... To wtedy już by było wygodnie. No właśnie, bo takie nazwa typu własne, nie wiem, tam jest jeden Manchester, coś takiego, nie? No, to możesz się później nie połapać, nie? No. O co tam chodziło, jakbyś sobie napisał tam kontra, coś, to byś wiedział. Tak, tak, zdecydowanie łatwiej wtedy. Ojej, kontrataki. Defoe, jest u ciebie? Nie, ja zostawiłem go na później. Aha, okej, okay, czyli na zmęczonych moich obrońców wyjdzie? O. O ile ci dam radę ich zmęczyć, bo... Nie no, przesadzajmy. To doraz mi się udało, to... Ups, ale nie spoilerujmy, okej, okay, przepraszam. Dobrze, brawo. Widzę, że mamy podobne taktyki w sumie. Też masz jednego wysokiego napastnika. No w sumie, tak? Czy jakoś inaczej? No tak, tak, mam Adebayora, ale też tam mocno wysuniętego Bale'a. Aha, mam nadzieję, że coś tam uda mi się nim zdziałać. O. Bo bez Bale'a ciężko jest Tottenhamem. Mhm, tak. Też te plotki podobno odchodzić, ale w sumie to za pół roku się dzieje, więc... Ciężko się zastanawiać, czy to rzeczywiście coś w tym jest. Dobra, do przodu. Abate. To też musiałem wcześniej taktykę sobie zmienić, bo on za bardzo jest ofensywny tak normalnie i często dziurę zostawia. Oj. Dla ciebie? Tak. Chyba dla mnie. Też trzeba uważać na rożne, bo ty masz dobrych piłkarzy do główkowania potem. No i nie do niego w ogóle ograć. Dobra, do przodu. Muszę bardziej wykorzystywać te skrzydła. Tam specjalnie Erszałego i Robinho wystawiłem, ale... Tak na razie się to nie udaje. Kurde, ten Lennon jest za słaby. No, to tak, trochę do przepychania nie najlepszy jest. I w ogóle też fajne, nie wiem czy to było w sumie wcześniej, w tych starszych FIFA-ch, że ten element takiego blokowania jest. No, w 12 był już tak może delikatnie tam wprowadzony, ale tutaj to już jest to zdecydowanie lepsze. To fajnie właśnie. Oj, tam chyba się znowu faulowałem. No, dobrze. Chyba odwrotnie ustawiłem piłkarzy. Robinho na złym skrzydle jest. Trudno. O, dobrze. Może teraz kontratak? I tam właśnie na Boatenga, który wchodzi... No, nie miały wchodzić, to były te wrzutki, ale...
Ups, chyba źle. Chyba trochę przedobrzyłeś. Tak, to było tragiczne. No, nie każdy rożny wychodzi. Kurczę, to trzeba uważać z każdej strony, bo to... Nie wiadomo, gdzie to Bale wyskoczy. Dobra, o góry jak na razie się trzyma. Aj. W każdym klubie chyba jest taki jeden wkurzający obrońca dla przeciwnika. Chociaż nie wiem, jak to u ciebie. No tak, wiesz, zależy, ale... Zazwyczaj jest tak, że... Jest jakiś... Nie, że nie ma dwóch takich solidnych obrońców, nie? Mm-hmm. Tak, wiesz, tak. Nawet niby masz tam w Barcelonie na przykład, powinno by tak być, ale mimo wszystko to jakoś, nie wiem, zawsze jak jeden gra dobrze, jest taki nie do przejścia, to drugi robi jakieś błędy. Właśnie. Przynajmniej ja tak zauważyłem, najczęściej tak jest. No właśnie, też mi się tak wydaje. Dobra, 32 minuty gry za nami. O, brawo. Aj. Okej. Też Milanie mi się podoba to, że oni mają tego właśnie jednego środkowego obrońcę strasznie szybkiego. Więc no, mam nadzieję, że... No i ten Abate też jest bardzo szybki, nie? Tak, tak, to też, prawda. Wiadomo. Kurde, nie to na Jak na razie w sumie głównie walka w środku pola. O, może teraz? El-Sharawi, pokaż, co potrafisz. Chyba za blisko Larisa, no właśnie. Aj. Mało brakowało. O, Lennon, jak się cofam. Aha. No i będzie okazja. Gol. I 1-0. O właśnie, tego czego się obawiałem. Że Bale kiedyś mi tutaj znajdzie i wyskoczy. Dobra, poczekaj, ja muszę zadzwonić na 20 sekund. Dobrze, okej, okay. Tak więc chwilę, to w takim razie może jakieś zmiany zrobię. Co by to można było zmienić, żeby to lepiej jakoś wyglądało? Może tego Robinho i El-Sharawiego zamienię pozycjami. Też jakieś rozwiązanie zawsze. Rolę zawodników może w międzyczasie. O właśnie. O, zrobimy w takim razie tak. Ups. Dobra. Dobra, jestem, sorry. Dobra. No i cóż, Bale. Wszystko jasne. Jakbym tego nie wykorzystał, to już... bym się chyba załamał. Ale Bale jest jeszcze o tyle dobry, jego odbiór też jest dobry, nie? On na początku kariery grał w ogóle jako obrońca lewy. Mhm, tak, tak. Chyba w szefisie 08 czy 07 tam. No właśnie też, w której z nich go kupowałem jako lewego obrońcę. Zobacz, jak się włączy ładnie. Wow. Kurczę. Nie no, Fertonghen mi ma strzelec? Okej, okay, dobra, się wystraszyłem. Na szczęście 2 do 0 jeszcze nie ma. Dobra, i do przodu. No, okej, okay, udało się. Będziesz Robinho. Robinho. Ja w ogóle przez pół kariery Robinho myślałem, że on jest lewonożny. Nie wiem czemu, ale to jakoś mi to utkwiło w głowie. I później zacząłem w FIFA, że jest prawonożny i myślałem, że błąd jest. Aha. No to... Kiedyś go kupowałem też bardzo często. Jeszcze w poprzedniej FIFA, bo tutaj w 13 to już może nie. No nie, tym razem Milan już nie jest tak mocny. No bez Silvy, bez Ibrahimowicza. Mhm, tak. O, kompletna dominacja po twojej stronie. W strzałach mamy 3 do 0. Na razie nie uda mi się po twoją bramkę w ogóle podejść. Oj, teraz chyba ci się uda. Nie, słupek i Robinho i obok bramki. Jest, na szczęście mi się udało. Mało brakowało. No i co, może dobry prognostyk na resztę spotkania. Chociaż, jak teraz tam u góry ucieknie Lennon, dobra. Oj. Adebayor raczej od długich piłek nie A, jest. A, okej. Okay. Dobra, robota Abbiati. Na szczęście nie wyszło chociaż. Tam się pokazuje ktoś. No, już widziałem to, dlatego ubezpieczyłem się tu Parkerem, ale niestety przyjęcie raczej to nie jest jego mocna strona. No, przynajmniej deszcz nie pada.
Jest to trochę mniej, te piłki uciekają. Dobra, może teraz Boateng? Nie, jeszcze nie. I aj. Przejmiesz? Nie, dobrze. Oj. Chyba nie, pierwszy twoje obrońca cały czas. Brakuje mi może ostatniego podania. Ups, nie chciałem. Oj kurde. Nie będzie kartki? Nie no, okej. Okay. Na szczęście nie było to aż tak brutalne. Dobrze. Aj. Czytelne to trochę było. O, jeszcze Robinho. Dobra, niesrożny. Może z różnego się coś uda. Ale. Dobrze. Gdyby nie on, to prawdopodobnie piłkarz była w siatce. O, wow. Aj, kurde. Dobra, Robinho. Nie. Zatrzymany. I kolejna kontra. Bay? Tak, dobrze. Nie wyjdzie na autos. No. Dobrze, że to Bay. Tak, super po prostu. Aj. Dobra, i do przodu. No to akurat ta taktyka mi się nie sprawdza, że Boateng dostaje piłki ze środkowań. Jednak twoi obrońcy... Oj, kurde. Aj, aj. A, ale wszyscy mi się jeszcze udało. To Czerino i gol. Aj, kurde. Za drugim razem strzał z daleka już się udał. Piłka nie wpadła na słupek. Znowu zaczynamy od początku właściwie. O, moja taktyka bronienia wyniku już... Niestety musi się zmienić. Tak. Ja strasznie nie lubię bronić się, bo to potem zazwyczaj źle mi wychodzi. Potem... O! No kurde. Dobra, to pięknie Boateng. Dojdziesz do tej piłki? Nie, za mocno. Sandro. 20 minut do końca. O-o. I? Łapiesz, łapiesz, łapiesz. Pięknie, dobrze. Szkoda, że ten Adebayor się w sumie przez chwilę chyba zatrzymał, może gdyby od razu ruszył, to byłoby groźniej. Ups. Ale też twój bramkarz nie wybił za mocno tej piłki. Tak, też fakt. De Gea tak właśnie mocno zawsze wypluwa te piłki. Mhm, tak. Ostatnio właśnie. Też co stary strzelił. Oj. A ty ogólnie jesteś za Arsenalem, tak? Tak, tak, tak. Ty za Manchesterem, no nie? Tak. Dzisiaj właśnie czytałem ciekawostki na temat Arsenalu, takie tam uszczypliwe. Aha. Później ci wyślę. Tam było, że odkąd... że odkąd Arsenal zdobył ostatnie trofeum... A, takie ciekawostki, okej. Okay. Piłkarze, którzy odeszli z Arsenalu, zdobyli 44 trofea, nie? Aha. I tam różne takie statystyki. Ale słyszałem, że coś tam Wenger właśnie dzisiaj, to czytałem chyba, że mówił, że już spłacili tam za stadion, jeszcze jakieś, co mieli zaległości, już teraz podobno nie będą tak sprzedawać. Ale nie wiem, na ile to jest prawda, bo... Z drugiej strony, jeżeli dalej tak będzie, to ja się też nie dziwię trochę tym piłkarzom, którzy chcą odejść, bo to prezentując jednak jakieś tam umiejętności, chcieliby coś tam wygrywać, no, nie? Coś wygrać, nie? Właśnie. O, okej. Okay. Przemek sos. Może Robinho? Ajaj, w ostatniej chwili, Vertonghen chyba. I kurde. Bale, dobra, Abate na szczęście się zmieścił. No, jakby to nie był Abate, tylko ktoś inny, to może by. Tak, tam musi się udało problem. Tam dojść ze strzału. Oj. Dobra, brawa. Kurde, chyba. Piłk. Ale skoczyła. Miałem defo wprowadzić, zapomniałem nawet o nim. O, a teraz. Nie wiem, czy nawet zdążyłbyś w sumie go zmienić. Dobra, Abate. Nie przeszła tam piłka. Dobra,
Dobrze. O nie, to było świetne z tej strony. Aj, kurde, i... O, dobra, to nikt tam nie przejął tego. Aha, ale jeszcze jest szansa na powtórkę? Czy na powtórkę? Dobra, brawo. Zagubiłem się już tutaj. Do przodu. To trzeba szybko skąd atakować. Też się zamotałem, ale... No Czerino! Ale bramkarz. Ups. Kurde. Dużo nie brakło, może jakby był defo szybszy trochę to... Możliwe. Szarawi! Wpadło! Kurde. Oj, ale teraz... A dużo nie brakowało do remisu. Sporo farta miałem, muszę przyznać, po raz kolejny zresztą. No cóż. A ten El Sharawi jest dobry. Tak, strasznie dobry. Jeden chyba z lepszych, jeżeli nie najlepszy piłkarz Milanu. O. Jeszcze raz Robinho? Nie, już nie zdążył. No dobra, więc koniec spotkania. Dało się w ostatniej chwili zdobyć jeszcze tą bramkę. No i co, tobie bardzo dziękuję za to, że zagrałeś ze mną. Dziękuję ci też. No i to będzie chyba na tyle, tak więc my się już z wami żegnamy i do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć!